Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Tale of Exile. Faktycznie właśnie, akt pierwszy, tak. Drugi nie istnieje, trzeci zresztą też, chociaż zapowiedziany. A czy będzie? No nie wiem czy będzie, ale fajnie gdyby był. Ale no najpierw skończmy pierwszy akt, a później się zastanówmy, nie? Jak do ciebie mówić? Przecież już czwarty raz mówię, że bez pozwolenia z góry nie wolno ci wejść do portu. Jestem marynarzem, znał hasło. Podaj hasło. Niewinny było. To było druga opcja chyba. Port czynny, gdy gość niewinny. To jest chyba prawdziwa odpowiedź. Jakie to hasło jest głupie. Dobrze, możecie wejść. Hell yeah! Hell damn yeah! Okej, okay. I teraz powiedzcie mi jedną rzecz. Tu jest noc, bo tak nie widać. W sensie coś tak nie widzę, żeby tu była noc. Jakoś coś mi tu nie gra. Nie wiem czemu, ale coś mi tu nie gra. Kurde, strażnik się zaśmiał, fajne hasło. Ustanowili sobie głupie hasło i się cieszą, debile. To ja im będę zabraniał, a ty? W sprawie rejsu spływać do kapitana. O, jakoś tak to dziwnie powiedział, że myślałem, że coś tu jest źle napisane. Przeklęte myszy, w tym roku jest ich plaga. Miałbym do ciebie prośbę, jak będziesz miał okazję, zdepcz gryzonia. No, spróbuję, jak będę mógł. Nie wiem, czy deptanie myszy to jest dobra opcja, ale... Czemu nie? Ops. Nawet nie słyszę, jak one giną. Ja niby zgniatam, ale tak naprawdę ich nie zgniatam chyba. Tak, już. Jeszcze tu. Wyłaź. Uśwać, muszę zdeptać, chodź tu. Ja pierdzielę, patrz, nie zdepczę go. Jak z pieprza? Co za małe, natrętne dziadostwo! Odsuń dupę! No, bo chcę dobre dla społeczeństwa zrobić rzecz dobrą. Jeszcze tamten? Kuźwa mać! Jeszcze tu. Nie mogę tam wejść. Ja nie w sprawie rejsu. Muszę wejść na pokład. Na pokład? Z jakiej racji? Inspekcja, podobno macie myszy! Jestem z inspekcji. Podobno myszy przegryzły wam liny. Jak mnie nie wpuścisz, zablokuję statek na miesiąc. Spokojnie, panie inspektorze, proszę się rozejrzeć. Ani jednej myszki nie ma już na pokładzie. Walczymy z tą plagą jak potrafimy. No, zaraz zobaczymy, jak dbacie o porządek. A to co to jest? Co to jest? Ty, zobacz. Znalazłeś przepustkę. Przepustka jest dowodem, którego potrzebujesz do ukończenia sprawy. Okej. Dobrze, wszystko powiedział. Znalazłem jedną mysz na pokładzie. Panie inspektorze, proszę nie odblokować mi statku, to mnie zrujnuje. Odszkodowania są takie wysokie, no błagam pana. O, mogę być wredny. Wiecie, to jest gra, a mi pieniądze są potrzebne. Reputacja może mi zmaleć, ale w sumie... Do czego jest mi potrzebna ta reputacja? A, bo ludzie może mogą inaczej reagować, jak będę miał reputację gorszą. Aha. Ale dobra. Nic z tego, zaraz zawołam straż. Wszyscy wiedzą, że jestem honorowy i nie kłamie. Powiem, że wymusiłeś łapówkę. Wynocha mi stąd. Kuźwa. No to nie. To raport będzie jednak. Kutasie. Nie no nie. Ty, mogę myszy teraz deptać, zobacz. Okej, mysz Superman, czemu nie? Spoko, może być. Co ja tam będę narzekał? To jest dowód w sprawie, tak? No to wychodzi na to, że zrobiłem już tego questa, to teraz wystarczy tylko to oddać. To tu by było chyba biuro ogłoszeń, jak jest... Otwarte. To chciałem powiedzieć. Niestety jest zamknięte. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz, chciałbym tu obczaić. Tu? Nie ma map. No. Udaj się do lokalu biurza ogłoszeń i udać się do lokalu przy biurze ogłoszeń i porozmawiać z Schulerem. Przy biurze ogłoszeń. Aha, no to by było tutaj.
Przeprowadzić śledztwo w sprawie zdrady żony. Podejrzany przesiaduje w spolunie portowej. Znaleźć dowód. Mam. Dobra, to później. Udać się na spoczynek. Dobra. No to już mam, już wiem co dalej robić. Możemy tu wejść? Szulerem. Który tu jest szuler? Który to jest szuler? Kuźwa. To nie ten. To ten może szuler jest. Szuler, odejdź, nie gram z pospólstwem. Przysyła mnie barman, masz podobno problem z jakimś dłużnikiem. Świetnie, musisz mi pomóc z odzyskaniem długu. Frajer przegrał mnie 1000, a teraz mnie unika. Masz go przycisnąć, pieniądze mają być jutro. Nie ma problemu, facet przefrunie tu z całą sumką. Kogo i gdzie szukać? Poszukaj w sądzie urzędasa o imieniu Filemon. Przyciśnij go zdrowo, urzędnicy sporo zarabiają, więc z pewnością ma te pieniądze, ruszaj. Filemon, dobra. Okej. To teraz trzeba iść spać. Bo chyba nie wejdę do tego sądu, póki nie kimnę się, nie? Tak mi się wydaje. Więc zaraz. Gdzie była ta... To było tu chyba. Karczma była na górze. Z tego co pamiętam. O ile pamiętam dobrze. Wiecie co? Jeszcze dobrze by było w sumie... Tu jest zamknięte. Dobrze by było w sumie in jest... Tu... Nie, tu są mikstury w nocy nieczynne. Dlaczego jesteś Adam do... Jasnej cholery. Ty nie jesteś Adam. Taki z ciebie Adam jak z koziej dupy trąba. Czy mogę pomóc? Chcę przenocować. Przykro mi, wszystkie miejsca mamy zajęte. Proszę sprawdzić w bramie. Zawsze jest tam więcej wolnych miejsc. Trudno, muszę szukać dalej. Excuse me, gdzie? Czekaj, muszę mapę włączyć, bo nie wiem o co chodzi. Jest jeszcze jakiś drugi lokal pewnie, tak? W tym drugim lokalu. W bramie to było tam, ona powiedziała, czy coś takiego? Bar. Bar in. Dom in. Bar in. Aha! Może w barze ona chciała powiedzieć. Dobra. To jest pod ratuszem. Czyli to będzie gdzieś... A, muszę miksturki sobie kupić. To chyba... W tej grze chyba trzeba będzie mikstury kupować, patrzę, bo to jednak... Bez tych mikstur będzie ciężko. Ja w sumie powinienem pójść do kanałów trochę tam, wiecie, powbijać poziom. Tak mi się wydaje przynajmniej, że tak powinienem zrobić. Ale tak mi się nie chce, że to jest koniec, naprawdę. Może tu, to tu trzeba, tak? Zgadłem? Jest jakiś nocleg czy coś? Proszę usiąść i wybrać zamówienie. Może innym razem. Zapraszam więc kiedy indziej. To gdzie ja miałem iść? Jeszcze raz, może dziennik mi tutaj się zaktualizował. Dobra, wiem. Minos polecił mi nocleg w bramie. To tam, gdzie spotkałem go po raz pierwszy. To jak, gdzie ja go spotkałem po raz pierwszy? Bo nie pamiętam. Kurna, tak to jest. Bar. Tam też jest, a to jest bar. A tam bar intest... Nie, to nie tutaj, kuźwa, faktycznie. To już pamiętam, gdzie go spotkałem, dobra. Już spokojnie, to było tu. Teraz już pamiętam. Kurna, bo tak to jest, jak się rzadko gra. No tak to jest, no ale nie poradzisz. Mógłbyś poświęcić mi chwilę? Witaj, Martinezie, w czym mogłem ci pomóc? Słyszałem, że znalazłeś córkę burmistrza, była w kanałach? Tak, zgarnąłem nagrodę, okrągłe 1000. Należy ci się działka za pomoc. Dobra, masz. Trzymaj stówę. To całkiem sporo, wielkie dzięki, przyjacielu. Mam jeszcze do ciebie pytanie. Słucham. Gdy byłeś w tunelach, nie natknąłeś się na kogoś jeszcze? Tak, spotkałem tam kogoś. Dlaczego pytasz? Szukam kogoś. Możesz mi powiedzieć, czy to był stary człowiek? To był zwykły strażnik. Pilnował tam porządku. Porządku? W tunelach? Ha! O czym ty mówisz? Dobrze, że znasz się na żartach. W tunelach nie ma niczego prócz topielców, szczurów i pająków. Od początku kręciłeś, nie trudno było się zorientować. Nie przeszkadzam ci już, dobranoc. Zapowiada się chłodna noc, może wejdziesz, opłacę ci pokój. Nawet by mnie za próg nie wpuścili, nie mówiąc już o łóżku. Możemy spróbować, chodź, wszystko opłacę. Nie, zostanę tu z moim psem, nigdy się nie rozstajemy. Dziękuję ci za uprzejmość, wyjątkowy z ciebie człowiek. Jak wolisz, dobranoc. Dobranoc, przyjacielu. Dobra. Okrągła stuwa zleciała z mojego konta, ale chłop mi pomógł, w sumie należało mu się, nie? Witam, w czym mogę pomóc? Chcę przenocować. Doba pan naszym dachem kosztuje 70 zł, zostaje pan?
Holy shit, to drogo strasznie, no nie będę, zostaję. I dobrej nocy. Ale gra mi dała w sumie 10 tysięcy, więc... Ach, niech będzie. Chyba idzie. To nie ona. Widzę, idioto. Trzeba było zaczaić się na placu, tam mniej ludzi się kręci. Zamknij pysk. Zmuciłeś się? Zjada cię stres? Może jesteś na to za stary? Stur pysk, szmaciarzu, bo cię skrócę łeb. Idzie, szykuj się. Pamiętaj, co ustaliliśmy. Jak ktoś spieprzy, to osobiście urwę ci ten głupi łeb. Błagam, nie róbcie mi krzywdy. Nie mam pieniędzy, ale zrobię wszystko, tylko nie krzywdźcie. Piśnij tylko, a wytnę ci język, szmato. Litości, błagam, proszę. Spokojnie, malutka, tylko cicho. Pomocy! Przeklęta dziwka! Ty stary skurwysynu, zabiłeś ją, nie chcesz, szlak Rodriguez! Czego tu szukasz żebraku? Wynoś się stąd, łachu, póki jeszcze możesz. Zginiesz w więzieniu! Grozisz mi, szmaciarzu? Wiesz, kim ja jestem? Jesteś bandziorem bez honoru, nadszedł twój czas, bydlaku! Co to? Czym ty u diabła jesteś? Twoją śmiercią! Przeklęte ścierwo! Tak mi przykro, nie mogłem ci pomóc, mimo że bardzo chciałem. Wybacz mi. Tak ciężka jest moja misja. Panie mój, tak drogo płacę za twoje bezpieczeństwo. Ileż przyjdzie mi jeszcze? Przeklęte miasto. Morderca! Ja pierd... O, seriously... A idzie tych blandziorów jakoś złapać? Z chęcią bym im wsadził nóż w plecy. Tak fajnie by było w sumie, ja bym się cieszył. A ty coś... A nie, bo ty tylko tam barman, dobra. Co ja mam dalej zrobić? Chyba do sądu iść, nie? Ale... Ło, ludzie. Minos, coś się stało? I jakiejś cukinsyny wczorajszej nocy zadźgał tu dziewczynę. Mamy świadka, który widział żebraka przy jej ciele. Żebrak? Znam go, nie zrobiłby czegoś takiego. Gdzie masz tego świadka? I gdzieś tu się kręci, pogadaj z nim. Ja muszę ustalić z burmistrzem wysokość nagrody za złapanie zabójcy. Poczekaj, ja zajmę się tym osobiście. Nie chcę, aby inni najemnicy go upolowali. Zrobię to delikatnie. I w takim razie nie dostaniesz za to nagrody. Wiem, ale ten żebrak nikogo by nie zabił. Uciekł, bo się wystraszył. Muszę go znaleźć, zanim ktoś go zabije. I skoro tak ci na nim zależy, to wstrzyma burmistrza z wyceną za jego głowę do jutra. Dłużej nie da rady. Wystarczy. Myślę, że znajdę go jeszcze dzisiaj. Jesteś strasznie pewien siebie. On może być teraz wszędzie. Nie wiadomo nawet, czy nie uciekł poza miasto. Dam sobie radę, mam swoje sposoby. Gdzie masz tego świadka? Muszę zadać mu kilka pytań. I gdzieś tu się kręci. Rozejrzyj się za facetem w kamizelce z czerwonymi włosami. Chyba go widzę. Czerwoten? Witam, pan jest naocznym świadkiem tego morderstwa? Tak, widziałem wszystko, ten żebrak je zabił.
widziałeś moment, w którym dziewczyna została zamordowana? Tak, no, znaczy chyba. Co to znaczy chyba? Oskarżasz człowieka o morderstwo, a nie wiesz nawet, co widziałeś? Widziałem, jak żebrak pochylał się nad jej ciałem, gdy ją przeszukiwał. W ręku miał miecz i coś jeszcze, pewnie coś jej ukradł. Żebrak z mieczem. Co ty gadasz? Jesteś pewien, że to był on? Była noc, mogłeś go przecież z kimś pomylić. Przesiadywał tu całymi dniami i poznałbym go wszędzie. Więc jesteś pewien, że to ten sam żebrak, który tu przesiadywał? Ta, ręczę moją głową, to na pewno był ten łachudra. Ścierwo fałszywa, ja tyle razy dawałem mu na chleb. Raz nawet okrągłego dziesiątaka. Dziękuję za pomoc. Jest coś jeszcze. Co takiego? Nie wiem, czy mówić jeszcze. Weźmie mnie pan za wariata. Jak to ma związek ze sprawą, to mów. Może to wydawać się niemożliwe, ale żebrak zaczął świecić jak pochodnia. Rozświetlił sobą całe podwórze. Co takiego? Piłeś coś tego wieczora? Nie, nic nie piłem. Wiem, co widziałem. Ten żebrak miał w ręku coś, co napełniło tym... Co go napełniło tym światłem, jakąś kulę. Więc faktycznie jesteś wariatem, albo to wszystko coś ci się przyśliło, tak czy owak? Dziękuję za pomoc. Wiedziałem, że tak pan zareaguje, ale zrobię co w mojej mocy, żeby ten żebrak stanął przed sądem. Niech to szlak, całkiem mi wyleciało z głowy, muszę lecieć do sądu. Ja pierdzielę. Ty, jak ja stąd wyjdę stąd. Kurna fagasy, kutasy. Mogę stąd wyjść? Mogę, dziękuję. Ja pierdzielę, co za idiota. No, nie widział momentu, w którym ten żebrak już gnął, czyli żebrak nie musi być zabójcą. Co za kurna debil, czekaj. Bo to jest zadanie fabularne, ja mam tu jeszcze kilka rzeczy. Wiem, już wiem. Najpierw pójdziemy oddać questa. Posuniesz się? Dziękuję, ba. Rdzo. Czemu oni muszą łazić w takie miejsce? I witamy, wydzielę ogłoszenie, jak padacie śledztwo? Robota wykonana, ten facet to fałszywe ścierwo, zdradza żonę. Zabił pan dowód? Oczywiście, proszę bardzo, to przepustka, która dowodzi, że był dzisiaj w mieście, a nie na morzu. Dziękuję. Zgodnie z umową dostaje pan 450 zł minus 800 zł prowizji. Dziękuję za współpracę. No. Dostarczy pan już tą paczkę Wójtowi? Jeszcze nie. Szukam zlecenia. Tak, odnalezienie kota jest, rąk topielca jest, dostarczenie paczki jeszcze nie, ale śledztwo też zrobione. Czyli wychodzi na to, że to tyle, tak? A one się nie odnawiają, te... Szkoda. Chciałbym. Do widzenia panu. Dobra, może bym to z drwalem zrobił tą opcję, nie? To by była dobra w sumie. Mógłbym fabułę dzisiaj zrobić, ale... Kuźwa, po co? Mogę was trochę w niepewności podtrzymać. Nie wszystkie odcinki muszą być związane z fabułą, nie? Zresztą tutaj i tak mieliście fabułę. To nie była akcja fabularna? Była. To spokojnie. Nie napinaj się tak. Spokojnie. I tutaj wyjdziemy za bramy. Będziemy uciekać od walki. Taka jest moja strategia. Gdzie jest wioska drwali? Może będę się trzymał środka, bo przy lasach to są bandyci. Łomatko. Przechodzi przez tych, ale... Tak, uciec z pola bitwy. Nie mam zamiaru się tutaj męczyć. Jedziemy dalej. Muszę do tej wioski drwali dotrzeć. Mam nadzieję, że jakoś często mnie nie będą atakować. Tam chyba jakaś wioska drwali jest. Coś w tym stylu. Zawsze dla mnie to jest jakaś opcja, żeby sobie pozwiedzać mapę, nie? No. To jest może wioska drwali, bo to jest jedyna opcja, tylko tutaj można pójść. Kurna, następne fagasy. A skąd czarodzieje? Ja tu się bandytów bym spodziewał, a nie kuźwa czarodziejów. No ludzie, bez przesady. Ja rozumiem, że trudność gry, ale oprócz trudności tutaj gdzieś jeszcze są zasady logiki. Nie? Jak dużo czarodziejów może być na pospolitej drodze? A? Mało! Bo czarodzieje mają lepszą robotę niż bycie zwykłymi bandytami. Tak, mają. Uwierzcie mi, że mają wiele lepszą robotę. Przecież czarodzieje mają wiele lepsze kwalifikacje niż... żeby robić w takim fachu, czyli okradanie podróżnych. Tym bardziej, że podróżni zwykle nie są jacyś mocno bogaci. No ja mam prawdopodobnie jestem jednym z najbogatszych mieszkańców. Osób w tym momencie na tym terenie, ale zwykle nie chodzą tutaj tak bogaci goście.
Nie widziałeś gdzieś mojego kota? Taki biały futrzek, jakbyś gdzieś przyuważył, to daj mi zdać. No to poszukam. To też jest quest? Czy tylko tak mówisz? Bo nie mam tego w dzienniku. Nie ma to jak życie na wiosce, do tego w środku lasu, powietrze ma tu wspaniały smak. Ja miałem do wójta to zanieść, tak? Co słychać? Myślałem, że to ta babka mnie pyta. Co słychać nas... What the fuck? A to ta babka mówi do... Ona myśli, że ja jestem strażnikiem? Okej. Okay. Wszystko dobrze. Cieszę się. Naprawdę sądzisz, że jestem strażnikiem? To dzięki. Wiesz, jak strażnik wygląda? No na pewno nie tak jak ja, ale spoko. Motel. Czy mi się tutaj motel przyda? Zauważyliście, jaki zarąbisty jest mapping w tej grze? Widzieliście gdzieś taką grafikę, jak w tej grze jest? Może jakieś podobne będą, ale kurde, jak to ładnie wygląda. Nie wszystko jest takie wkomponowane. Jak ci mogę pomóc? Chcę przenocować. Proszę bardzo, doba pod naszym dachem kosztuje 20... No lodzie. To co ja będę, kurde, spał w tamtym... Tym coś za 70, jest jak tu jest za 20, no. No, gdzie tu 20, a 70, nie? Mam dość gadania, ganiania Alberta, bawię się sama. Myślałem, że gadania, okej. Ach, te dziecięce igraszki, uwielbiam dzieci, okej. Goń mnie, co taki powolny jak z ciebie? Ty biegniesz w ogóle, o jest wójt! Dobry panie wójcie, a to w sekretarkę. I w czym pomóc? Kurna, następna sekreta... A, nie myślałem, że będę musiał czekać czy coś. Proszę mnie przeszkadzać, gotuję. Witam, jest pan wójtem tej wioski? To, w czym mogę pomóc? Mam dla pana przesyłkę ze stalionu. Przesyłkę? Od kogo? Nie wiem, pewnie coś ważnego. Ja nie wiem, czy to od jakiejś kobiety jest, czy nie. To z pewnością coś ważnego, być może od samego burmistrza stalionu. Od burmistrza? Aaa, właśnie, spodziewałem się tej paczki. Z pewnością, proszę pokwitować. Proszę bardzo, jeszcze coś gratis za wspaniałą obsługę. Okej, mogę być takim kurierem codziennie. Do czego to doszło? Obcy nachodzą człowieka nawet przy obiedzie. Wójt przed chwilą mi zapłacił za usługę i się cieszył niezmiernie, że mu to przyniosłem. Więc zawrzyj pysk, okej, dzięki. Tutaj może taniej będzie. Kupno. Nie wiem, czy jest taniej, czy drożej w sumie. Tak teraz pomyślę. Mam zero tych. Kupię ze 3, bo na pewno mi się to przyda. Masz, to jest co? MP. HP 50, leczy zatrucie. Nie, to w sumie nie jest mi tutaj nic potrzebne. Dobra, kupiłem już to, co chciałem. Czekaj. Tam ten pies to jest... A nie, myślałem, że to ten kot, co go ten bad, bo koleś szuka, to jednak pies. Dobra, obczajmy sobie może tą wioskę jeszcze, co? To jest dobra opcja. Bo jeszcze tu nie byłem. To może jednak stąd pójdę. Czekaj, może zapiszę grę. To jest dobra, zapiszemy grę najpierw. Czuję się jak w Pokemonach normalnie w tym momencie. A co to? Kto tu mieszka? Tu jest jakieś podwórze. Oho, patrz. Chata w lesie. Nie wiedziałem, że tędy można wyjść na tam. Okej. Okay. To co tu jest w takim razie? Co my tu mamy? Kto tu mieszka? O co tu chodzi? Tam coś stoi, ale... Czy ja chcę do tego czegoś podchodzić? Mędrzec Syjonu. Nie wiem, co to za gość jest naprawdę. Wpieprzyłem mu się do chaty, on chyba nawet o tym nie wie, ale dobra. Na piętrze też nic nie ma. No to się wrócimy, jednak zagadamy z nim. Nie wiem. Nie zareagował jak wszedłem, okej? Przepraszam, mogę o coś zapytać? Pytasz, czy możesz zapytać, co za idiotyzm? Kim jesteś? Bzdurne pytanie, nie liczy się kim się jest, tylko co się potrafi. Twardy koleś. Tak, jestem mistrz Falcon, moją domeną jest szybkość i siła. Ha? Możesz nim zostać, jeśli zdasz próbę. Co to za próba?
Wyrabiam lekarstwa dla mieszkańców wioski. Potrzebuję kilku składników. Jeśli mi pomożesz, chętnie się odwdzięczę. Mogę spróbować. Co to za składniki? W pierwszej kolejności przynieś mi 20 rąk topielców. Jest ich mnóstwo w tunelach Estalionu. To nie będzie trudne. Okej, mamy questa następnego. Spoko, czyli questy poboczne dostajemy także w takich miejscach, tak? Randomowych. No to jest fajnie. W sumie szkoda tylko, że wszystkie questy w taki sposób nie wskakują. A kto to? Kto to tam idzie? A chyba wiem. To są wrogowie, nie? Brzegi. To są na 100% wrogowie. Ale w sumie zobaczę. Tak, to są wrogowie. Well... I should have known. I should have known chyba. Okej. Widzimy stąd. Nie chcę z nimi walczyć. Nie chcę. Nie ma sensu to. Najmniejszego. Okej. Ciekawa lokacja, przyznam. Następny. Urna mać, łucznik, Fagas 1. Tutaj jest jakiś las. To jest to takie miejsca, gdzie można sobie poekspić, rozumiem, tak? To fajnie. A tu co? Brzegi. Ty, weź mnie zostaw. On chyba też mnie chce pizgać. That was fucking close. Naprawdę, murawy. Może tu? Czy każdy tutaj chce mnie zabić? Prawda? Ta lokacja jest aż tak niebezpieczna i tak... zła? Stoki. What the hell? Naprawdę? Jak ja mogę iść... w takie lokacje, na takim etapie gry? Naprawdę? No bo wiecie, niewiele fabuły przeszedłem i się dziwię, że mogę aż... mam aż taki teren do ogarnięcia tutaj, że mogę chodzić po takim terenie sobie. Inna sprawa, że mogę szybko umrzeć na takim terenie, ale to jest, wiecie. Ja pierdziukam, patrzcie. Lol. Te kwiatki trzeba będzie zebrać. Na pewno. I to pewnie to będzie zadanie od tego mistrza. Tylko teraz nie mogę ich zebrać. Szkoda, bym już się tym zajął i miałbym zbanie, ale trudno. W takim razie trzeba będzie później latać za tymi kwiatkami. To jest na pewno po to, bo to... to mi wygląda na coś do zebrania, tamto pomarańczowe też, pewnie jakoś księgę zielarstwa muszę mieć, żeby rozpoznawać te rośliny, czy coś ten deseń. I dopiero wtedy będę mógł coś ogarniać. Tak strzelam. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobne, że tak to będzie wyglądać. Lol. Naprawdę. Jestem pod wrażeniem. No dostarczona przesyłka do wioski Drwali, zostaje tylko pocisnąć do tego biura ogłoszeń, oddać questa i cieszyć się. Tylko to zostało chyba teraz. Okej, ale tym się zajmiemy może w następnym odcinku, bo tutaj poobczajaliśmy sobie te rzeczy. W sumie nie wiem, dlaczego bym to pokazał, to żebyście wiedzieli, co tu jest. Żeby nie było później. Dymon, nie byłeś tam, a ja byłem tam, o kłamiesz, nie pokazałeś tego. No żeby tak nie było, to tam już wiecie. A co to jest? Sklep. Co sprzedają ciekawe? Skup, handel. Skup, nie, handel. To ciekawego masz? Mam w tej chwili... o, 6 bryłek metaliny, 2 złotony i 0 skaliti. 6 metaliany. Co cię interesuje? Metaliana! Będzie 900 w takim razie. 5 sztuk za 1250. To się chyba opłaca. Póki mam kasę, to może kupię to. O, drogo, ale kupiłem i mam. Dobra. Już możemy sobie iść ulepszyć zbroję. Czemu nie? Myślę, że to po to dostaliśmy to kasę, że można teraz zbroję ulepszać za to. Tak. Dobra, ale w tym miejscu kończymy, tak jak już mówiłem, bo nie ma co pieprzyć. Nie ma się co rozdrabniać, wystarczająco już dużo wam pokazania w tym odcinku i nowa lokacja i w ogóle masakra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.